Na początku listopada Gabe Newell, czyli szef wszystkich szefów Valve, skończył okrągłe 50 lat. Z tej okazji grupka fanów udała się do siedziby firmy, aby wręczyć Gabe'owi prezenty od społeczności. Szef Valve znany jest, iż zręcznie, często dość abstrakcyjnie, omija zadawane mu pytania odnośnie Half-Life 3. Tym razem jednak było kompletnie inaczej. Spytany o Source 2 potwierdził, iż trwają prace nad nowym silnikiem. Prawdziwa jednak sensacja miała jednak dopiero nadejść. Otóż Gabe potwierdził, iż projekt Ricochet 2 znajduje się aktualnie w produkcji. A jakby ktoś nie wiedział, Ricochet 2 to prawdopodobnie nazwa kodowa dla Half-Life 3. Hell yeah! Jak widać, nawet największy twardzi w naszej branży mięknie, gdy życzenia urodzinowe składa mu grupka zupełnie nieznanych mu osób. Teraz tylko musimy poczekać na bardziej oficjalne potwierdzenie ze strony Valve.